Jak te emocje teraz po wejściu do sali? W sumie to spadły, bo teraz jak już tak się weszło, już tak odłożyło się wszystkie rzeczy, to już jest okej. Okay. Tak. I się spało dobrze, więc jest... będzie dobrze. Ale dałaś sobie trochę luzu przed maturami, czy też do ostatniej chwili jeszcze prawie, że do rana była powtórka tego, co na Polski? Nie do końca. W sumie wczoraj tak za dużo się nie uczyłam. Już wyszłam sobie z domu, tam spotkałam się ze znajomymi i odpoczęłam w sumie najbardziej. Ile poświęciłaś czasu tym przygotowaniom do matury? Dość sporo, bo ja się w sumie od września uczyłam tak na bieżąco. Starałam się bynajmniej, jak się dało. No 4 lata ciężkiej pracy za mną. Takie gruntowne przygotowanie do matury. No i co, liczę na jakąś literaturę wojenną, z tego jestem dobry. A ty? Ja czuję się całkiem dobrze przygotowany, także myślę, że jestem spokojny. I myślę, że podobnie może być literatura wojenna dzisiaj. Trzymamy za nich kciuki. To jest prawie 6 tysięcy osób, dokładnie 5811 maturzystów różnych szkół, bo to absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych drugiego stopnia, to również absolwenci, którzy mogą powtarzać maturę, ci, którzy jeszcze jej nigdy nie zdawali, więc to jest kolejne 855 osób w naszym regionie. Z takich informacji, które na pewno jeszcze padają przy egzaminie, to pytanie, jak to długo trwa. Tak. Do 24 maja włącznie. Zaczynamy dzisiaj językiem polskim podstawowym, czyli egzaminem obowiązkowym dla wszystkich uczniów. Podobnie jest z jutrzejszą matematyką i jeszcze język angielski. Oczywiście ten trzeci język uczniowie mogą wybrać, ale w naszym województwie również większość wybrała właśnie język angielski. Czwarty przedmiot, który się wybiera, trzeba wybrać jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym i w naszym województwie najwięcej uczniów, ponad 1000, wybrało geografię. Potem biologia. Język niemiecki. Ważna jest ta umiejętność radzenia sobie ze stresem i takie życzenia, które chcemy w tym momencie maturzystom złożyć. To zapewne to, żeby byli spokojni, że dotychczasowa edukacja na pewno, z takim lekkim przymrużeniem oka możemy powiedzieć, pozostawiła trwały ślad w ich umysłach. Nawet jeśli wcześniej jednym uchem wpadała, drugim wypadała, to ten ślad przelotu z całą pewnością został. Dlatego to, czego możemy życzyć maturzystom, to dużo spokoju i może mniej egzaltacji pojawiającymi się stale w przestrzeni medialnej rzekomymi zagadnieniami, a więcej wiary, zaufania do siebie, wiary we własne możliwości, bo maturzyści z całą pewnością wiedzą więcej, niż im się wydaje. Twoje maturalne przedmioty, których się zupełnie nie boisz, i te, które, jak to mówi się, w serce wtedy bije mocniej? Chyba najmniej to podstawy z matmy, a najbardziej rozszerzenia z matmy, bo najbardziej mi też zależy. Gdzie się wybierasz po maturze? Jakie masz ambitne plany? To jeszcze nie jest do końca zdecydowany wybór, ale myślę, że albo Wrocław, albo Kraków, coś z ekonomią związanego. A co dzisiaj będzie na maturze, na egzaminie z języka polskiego? Czyli to, co sobie wymarzyłaś? Liczę, że lalka albo tango. To są dwie ulubione lektury chyba. Moim pancerzem jest tylko i wyłącznie moja wiedza, którą zgromadziłem przez te 4 lata chodzenia do tej szkoły. Tak szczerze, powtarzałem sobie jakieś lektury, ale wiem, że tak naprawdę moją kamizelką kuloodporną jest to, co mam tutaj. I że tak powiem, długopis to jest moja broń, którą będę strzelał do swojego wroga, jakim jest matura. No to bardzo dobra broń, przy takiej pozostańmy. A w twoim przypadku jak wyglądały te przygotowania maturalne? No u mnie trochę gorzej z tym pancerzem, jednak przygotowania zacząłem do polskiego 2 tygodnie przed, ale myślę, że będzie dobrze, bo to nie jest trudne. Tam podstawowe lektury znam, także będzie git. Po pierwsze, wcześniej maturzyści wszyscy we wszystkich szkołach, bo taki jest obowiązek szkoły, zostali przeszkoleni co do procedur. Proszę mi wierzyć, że jest ich bardzo dużo i teraz no, nie będziemy chyba ich wszystkich tutaj przypominać. Natomiast zostali przeszkoleni poza tym. Każdorazowo, godzinę wcześniej, zespół, który przeprowadza ten egzamin, spotyka się zawsze z dyrekcją czy z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie matur celem przypomnienia nauczycielom tych procedur, po czym ci nauczyciele jeszcze raz przypominają uczniom, co mają ze sobą mieć, czego nie wolno. No i myślę, że tutaj pod tym względem są już tak przeszkoleni nasi maturzyści, tym bardziej, że przechodzili wcześniej jeszcze przecież próbne egzaminy, że z całą pewnością sobie tutaj poradzą. Najważniejsze, żeby być spokojnym, nie dać się temu stresowi, a jeśli on jest, no bo nie da się pewnych rzeczy wyeliminować, to żeby on był tym motywującym czynnikiem, a nie paraliżującym. Gdzie się widzicie po egzaminach maturalnych? No ja tutaj uniwersytet, kierunek lekarski w Opolu, medycyna.
ambitnie, myślę, że dam radę. To jakie teraz jest bicie serca u Ciebie? No, myślę, puls takie 150-160 dosięga, także jest wysoko. Ja wybieram się do Gdyni na farmację. Tam słyszałem, że są projekty wyjazdu do krajów takich, że tak powiem, niszowych, takich jak Haiti. Ja do Haiti bym bardzo chciał polecieć. Jaki puls u mnie wygląda? No tak szczerze chyba okej, jakoś nie ma za bardzo takiego strachu, na pewno nie dzisiaj. No bo dzisiaj się coś tam nazmyśla na tej maturze i wszystko będzie na swoim miejscu. Tak przynajmniej mi się wydaje. Być może będę pisał poprawkę i to co teraz mówię nie ma żadnego pokrycia. I wtedy dopiero będę miał puls 150 jak kolega, ale dzisiaj jest stabilne 70. Jakiś taki maturalny, wiesz, fetysz, czego się trzymałaś, bo absolutnie, żeby nie zapeszyć. Nie ścinałam włosów od studniówki. Zapuszczałam i dopiero po studniówce zetnę. Po maturze? Po maturze, tak. Ja planuję iść do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a puls, myślę, jest taki, jakbym zobaczył ładną dziewczynę. Nieco podwyższony. No, u mnie medycyna, jeszcze nad miastem się zastanawiam, a puls w normie.